W poprzednim odcinku. Czekaj! Szybko tam! Nie! Uciekam. Znowu on. Nie, proszę nie. Nie. Dobra. Miałem taki dziwny sen, ale... Dobra, idę do mojego brata. W ogóle za niego na tą wyspę wylatujemy. O! Dzień dobry, proszę pana. Kurde, gdzie on? Dzień dobry. Ej, bracie, jesteś tu? Halo? Tak, zaraz przyjdę, tak? Gdzie ty jesteś? W moim pokoju, wyjdź, zaraz przyjdę. Nie widzę cię. Jak mnie widzisz niby? Nie widzę cię, mówię. A, no to wyjdź, zaraz przyjdę, spokojnie. Muszę się przygotować odpowiednio. O, dobra. Dobra. Ja pierdzielę. Jestem. Okej. Okay. Ej, bo jest ten, ważna sprawa, bo pamiętasz, że za kilka dni wyruszamy na tę wyspę? No, jak mógłbym nie pamiętać o takiej wyspę, na wyspę, nie? I musimy znaleźć, co? Jeszcze raz, może chodź do szefa, pójdziemy spytać się, co mieliśmy znaleźć. Jakieś jądro albo coś tam, nie wiem, szczerze. Coś... No, ale dobra. Dobra, chodź do tego szefa, on tutaj jest. Biuro... Takie kod. Dobra, zadzwoniłem, musi podejść i odebrać. Co tam? A, to wy, dobra, chodźcie. Co tam? Pamiętacie o tym rdzeniu, tak? Tak, no tak, to miał być rdzeń. Ale mamy jakoś się przygotować na wylot do tej wyspy, czy coś? Jest kilka niezbadanych wysp. I mam nadzieję, że nie wylecicie na jedną z tych niezbadanych. Dlaczego pan nadzieję? Dobra, to chodźcie, zaprowadzę was na trening, bo jesteście jednym z najlepszych agentów na wyprawę na tą wyspę. A gdzie jest ten trening? Na dole jest. A. Uważaj! Dobry. Panie Dzień dobry. Co ma pan za bliznę? Dobra. Wy tu trenujcie, tutaj dobra, wasz trener was będzie uczył. Chodź na bitkę! I jak ty będziecie chcieli, to do mnie. No. Nie, czemu to jest wypasz on? Ty! No kurde. Lewy sierpowy, prawy, cyk, do rogu! Kurde, pokonam cię. Jestem starszy. Nie ma takiej opcji. Starszy zawsze pokonuje. Starszy, ale głupszy. Właśnie nie. No dawaj, chodź tu. Dobra, wystarczy chyba już. Nie, dopóki się nie poddasz. No wypad stąd! Ja się nie poddaję. Konduktorze jakiś. Co jest? Co to są za ten? Dobra, ja idę do toalety. Dobra. Ej, wiesz, że ci szef kazał pracować nad tymi fiolkami, czy co to tam było? A nie trenować. Wiem. Nie do ciebie mówię. Ale mi też kazał. Myślałem, że do mnie mówisz. No mówię do Kalcia. Dobra, ja tutaj trenuję nad kurde jakimiś wielkimi potworami, bo na wyspie mogą być jakieś niebezpieczne rzeczy. Kurde. Ej, Kamyka, przypomnij, jak się nasza korporacja nazywa. Jak się nazywa ta korporacja jeszcze raz? ASO. Aha, no dobra. Kurde, bo wiesz, że... Wiesz, no są tam zbadane wyspy, ale są tam kilka niezbadanych i mam nadzieję, że nie będziemy musieli długo szukać tego rdzenia,
A zwłaszcza lądować na niezbadanych wyspach, nie? No to ja idę do przebieralni. Albo w sumie nie, dobra. Co to jest? Podmiot, klasa podmiotu, Keter. Nudzi mnie to laboratorium. Chciałbym wrócić do rodziny już. No, ale mamy zadanie pilne. Znaleźć, kurde... No, ale w sumie dostaniemy 600... O kurde, mój zegarek. Kurde, mój zegarek. Dostaniemy 600 tysięcy za to, nie? Więc to nie jest mało kas? No, tak, dużo dostaniemy jakby. Nawet bardzo dużo bym powiedział. Dobra. Dawaj na solo. To co to jest? Trzeba właśnie trenować. Bo szef ma jakieś takie potwory dziwne. Tu jest szef. Tam. Ej, nie wchodź tam, wyjdź z tego. Na podmiot. Uwaga, ej. Po otwarcie zamknąć oczy. Nie co otworzysz tego, ej! Ogarnij się, tego. Stary. A co to jest? Pamiętaj, że ja tobie płacę. Pamiętaj, że ja mogę zaraz sobie stąd wyjść. Ej, otwieram to. Szybciej, szybciej, dawaj. Cii, nie patrzę. Dawaj, jakiś potwór tu chyba jest, zobaczymy go. Dobra, i... O! Nic tu nie ma, co za skam? A nie, coś tam jest, tylko coś tam leży, kurde. Tam w rogu widziałem. Dobra, chodźmy sobie, nas zobaczy. Znaczy i tak nas widział, ale... Znaczy zanim zobaczy, że to rozwaliliśmy, o to mi chodzi. Dobra, jedę do przebierania. Nie wchodź. Dobra. A w której jesteś? Tutaj. No idźmy sobie. Mam już kurde założony do... Dobra, chodź tu. No ty... Nie tutaj. Dawaj, trenuj! To jest laboratorium, człowieku, zachowuj się trochę. To chodź. Na trening wyjazd, a nie? Chodź. Szybciej. No nie na trening. Chodź zmobilizować trochę, bo się lenisz. Przez te filmiki głupie. Jakie filmiki? My tu mamy pracę bardzo ważną. A ty się zachowujesz jakbyś... Ale ty nagrywasz jakieś filmiki, jak zrobić kurde miksturę na wzrost. To kiedyś było. Albo na szybkość. A, kiedyś. Odkryłeś jakąś nową fiolkę? Ej. Dalcio. Nie. Kurde, dobra. Szefie, to kiedy my lecimy? Jutro? Z rana? Tak, jutro z rana, o 7:30. No to ja już idę do pokoju spać. Dobra, no, ja myślę. Macie być wypoczęci. Dobra, tam. Spokojnie. Trochę zajmie nam te zwiedzanie wysp, ale no. Więc dobranoc. Co ty? Dobranoc, bracie. No, dobranoc. Żegnaj, do zobaczenia jutro. No, do zobaczenia. Ty, a ty co do go podglądasz, ty? Idź mi stąd, Kalcio. Kurde, on zawsze był jakiś świrnięty, dobra. Ej, Ali, wstawaj szybciej, człowieku, na co ty czekasz? Dobra, już lecimy? Dalej, a rzeczy lecimy, jakieś? Tak! Ej, szefie, a masz jakieś pistolety, cokolwiek? Nie mam, musicie no, sobie wybrać. Jakieś miecze, mam, cokolwiek. Mam nóż, ja mam maczety, chodź. Masz nóż. Masz, dobra. Ode mnie maczety. Ja nie lecę, ja więc masz. Dobra, to schodzimy, szybko. Poczekajcie, otworzę wam. Dobra, otworzymy. To tam, Jezus. To siema, Kalcio, do zobaczenia. O. Kalcio! No? Lecimy. Pozdro. Dobra, mam nadzieję, że się rozbiją od tego. Nie zniosę ich. Bracie, nie odchodź! Szybko, wszystko git? A, ile tu leżałem? Nie wiem... 20 godzin? Gdzie jest ten król, kurde, Afrykańczyków? No... To nieważne, no... W każdym razie raczej już go nigdy nie spotkamy. Dobra, mam ci tyle do powiedzenia, coś mi się przypomniało.